Dzisiaj wybrałem się do małej wioski, która w zasadzie nie ma nazwy. Mieszkają tutaj nieliczni ludzie. Jesteśmy jakieś pół godziny marszu od Bodgaja i tutaj właśnie skończyły się sianokosy. Tutaj ludzie odseperowują, to się chyba tak mówi, słomę od zboża, nie wiem, nie znam się na tym. W każdym razie potem, jak to ziarna już odseparują, to układają to w takie domki i suszą. I to jest potem pożywienie dla ich zwierząt. A to są pola, które już zostały zryte? Tak się to mówi. W mapetach był taki wujek, który mówił, co mu przyszło do głowy, patrząc na rzeczy, których nie rozumiał i nigdy nie robił. Tak więc to było bardzo zabawne. Ja to samo robię teraz. Tu się idzie takimi chodniczkami, takim krawężnikiem jakby, bo zazwyczaj jak tam coś rośnie, to tu jest bardzo dużo wody. No zresztą tutaj, jak widzicie, już coś jest posadzone i coś tu rośnie. Tutaj w ogóle w okolicy są same pola uprawne i naprawdę bardzo niewiele domostw. Tak więc bardzo ładna okolica zresztą. Widzicie, tam takie górki są i tam są święte groty w tych górach. I sobie idę przez te pola, wieje cały czas taki suchy, ciepły wiatr. Tu są palmy i oni potem ścinają te palmy i te liście obrabiają. Robią na przykład dachy z tego. A tutaj jak krowy zrobią kubki, to oni potem to mieszają z taką sieczką, lepią z tego takie placki i suszą na słońcu. Jak już wysuszą i to jest wyschnięte, to nie ma żadnej woni, nie myślcie, że to pachnie, i to służy do opału. Na tym też gotują bardzo często, więc powtórnie używają coś, co wyszło już, już zostało przemielone. No a tam właśnie obrabiają te liście tutaj z tych drzew palmowych. Nie wiem. Tu pani je właśnie... No teraz przestali oczywiście robić, jak ja podszedłem. Tego siana to bardzo dużo tutaj jest. A tam coś rośnie. Chciałbym zobaczyć, co to jest. Jak wiecie, co to jest, to mi powiedzcie, bo ja nie wiem. A tutaj wiem, to są pomidory. I tutaj bardzo dużo pomidorów tu jest w Indiach. Właśnie widzę krzaczki pomidorowe, które mają dopiero kwiaty. Więc owoce będą za kilka miesięcy. Ale teraz już... Zresztą tutaj sezon jest cały czas, więc jedne się kończą, to drugie są i tak dalej, i tak dalej. Tam coś spalają. A tam pracują dalej. Nie wiem, czy widać, ale chyba widać ludzi, którzy pracują. Tutaj też podejdę tam. Tutaj pnie się jakiś groszek chyba. Nie wiem, bo to też jest w fazie kwiatu, więc nie wiem. A tu małe kalafiorki. Oni mają bardzo dużo takich fajnych tutaj roślin, ale to już widać, że kalafiorki, widzicie? O! A tutaj coś sadzą. Kopią takimi motykami i sadzą coś do takich pól. Takie właśnie ładne robią. Potem tam coś wsadzają, jakieś roślinki. Rolnicy tutaj swoje zbiory sprzedają na targach. Pokażę wam później, jak dojdę do miasta. No i dobrze im się powodzi, dlatego że naprawdę tu mają obfite zbiory, bo w Indiach nie brakuje wody. Tak więc jest tu ciepło, jest dużo wody, więc są doskonałe warunki do wzrostu. Nie ma jakichś anomalii pogodowych. Teraz w grudniu jest plus 25, plus 29, czyli idealnie dla roślin. No a woda jest wszędzie dostępna, tak więc jest po prostu idealnie. A tutaj jest pole kapusty. Kapusta jest tu bardzo popularna i bardzo dużo jej się je. Tak więc bardzo dużo rolników właśnie tutaj ma kapustę. Podejrzewam, że to też jest kapusta.
A to już kapusta taka ładna, wyrośnięta. Niedługo ją będą pewnie zbierać. Tak więc naprawdę ładne główki kapusty. O, bym się przewrócił, bo ja cały czas po tym takim o czymś idę. Tam też są chyba koło tego drzewa jakieś roślinki, a tam dalej jest coś bordowego. Zaraz tam zobaczę, co tam jest. Tam pod drzewem pies mnie obszczekał, więc nie będę do niego dochodził, bo rzeczywiście nie podobałem mu się. Tam rośnie kaktus, a tu są pomidory. Ojej, już takie, zaraz będą gotowe do zbioru. Takie duże, o, pomidorki. O, tu jest już nawet pomarańczowy. Więc można zrobić smażone zielone pomidory. No tutaj to w ogóle jest jeszcze przed zbiorami jakimikolwiek, bo tam kalafiory, tu kapusty, tu jakiś chyba, nie wiem, rzepak jest, tu pomidory trochę zachwaszczone, tam coś robią robotnicy, tam pod tamtym drzewem ciągle pies mnie obserwuje. Nie chcę, żebym tam szedł, więc tam nie idę, będę posłuszny. A to czerwone, co tam widać, to ja nie wiem, czy to jest. Kurczę, wydaje mi się, że to są po prostu chwasty w tej kapuście. To albo może nie mam racji, no to mnie wyprowadźcie z błędu. A tutaj dzieci wracają do domu ze szkoły, bo to już chyba ta pora. Koło 15 jest, tak więc wszystkie mają mundurki i wracają. Hello. Będą patrzeć na mnie. Mogłem powiedzieć namaste, a nie hello. Też jestem trep. Oni w ogóle mają teraz wybory i cały czas dają taką okropną, trudną do zniesienia muzykę. O, ja wiem, co to jest. No i ta muzyka bardzo przeszkadza. Wiecie, co to jest? Ja myślałem, że to są inne rodzaje kapusty. A widzicie, co to jest? Brokuły! Ale odkrycie, normalnie. To są brokuły. Tak wyglądają brokuły na polu. Ja lubię brokuły. Oj, słyszycie tą muzyczkę? Nie wiem, czy słychać ją na nagraniu, ale mnie denerwuje. A tu, drodzy moi, to też jest dla mnie zaskoczenie. To takie, przypomina trochę dyniowate, takie ma ładne kwiatki, zobaczcie. I wiecie, co to jest? To jest, moi drodzy, bakłażan. O. A widzicie, i tutaj już wróciłem do miasta, jestem na przedmieściach miasta i tutaj ci rolnicy sprzedają swoje zbiory. Tu jest w zasadzie sklepik dla tutaj tutejszych Hindusów. Oni sobie sprzedają jedzenie. Później tam w takim bardziej wyrafinowanym miejscu, zaraz tam dojdę, są lepszej jakości i droższe warzywa i owoce. No, a tutaj jest taki bardziej wypasiony market, gdzie można kupić mydło, widło i powidło. I również takie bardziej czyste, dobrogatunkowe warzywa i owoce. Więc tutaj ja ten targ pamiętam sprzed 25 lat. On się nic nie zmienił. Ale tutaj naprawdę są dobre rzeczy, dobre przyprawy. No i najwyższej jakości tutaj są wyselekcjonowane te warzywa i owoce. Akurat ich teraz nie widać, a tu mamy jakieś warzywno-owocowe stoiska. Tak więc tak to wygląda tutaj. No, to myślę, że dowiedzieliście się, jak to wygląda wioska i potem co się dzieje z tymi owocami, zbiorami i tak dalej, i tak dalej.